Jaki jest nasz festiwal Pana oczami? Poruszający. To nagromadzenie filmów, które opowiadają przejmujące historie, nie zostawia obojętnym. No już parę razy po głowie dostałem. A w jakich momentach najbardziej Pan dostaje po głowie? Co Pana wzrusza? Wszystkie te historie są w jakimś sensie wzruszające, ale kiedy dotyczą ludzi starych albo dzieci, to wtedy jest to szczególnie dojmujące, ponieważ są bezbronni. To zresztą tak się układa, że filmy o ludziach w pełni sił przynoszą jakąś otuchę i nadzieję. Jest w nich optymizm, jakaś siła. A w tych najbardziej bezbronnych jest tylko taka obawa, jak sobie poradzą. Filmowcy mówią, że kiedy oglądają film, to wiedzą, że ten film jest dobry wtedy, kiedy zapominają o zawodzie, kiedy się włączają i stają się tylko i wyłącznie widzami tego filmu. Czy Pan coś takiego tutaj przeżył? Może Pan przeżywa przy każdym? To właśnie przy prawie każdym tak jest, że się w te historie tak dajemy, ja w każdym razie, że przestaję myśleć o warsztacie, o technice. Są filmy fabularne i dokumentalne. No to w tych dokumentach to już właściwie w ogóle się nie przyglądam warsztatowi. W fabularnych patrzę, jak grają aktorzy, jak mam czas. Kiedy ta historia zaczyna się zbliżać niebezpiecznie do rzeczywistości, to wtedy też zapominam o tym. A czy to jest coś ponad Pana oczekiwania? Bo zakładam, że kiedy Pan usłyszał, że będzie Pan jurorem, będzie Pan gościem tego festiwalu, będzie Pan te filmy oglądał, to wyobrażał sobie Pan jakoś takie natężenie filmów, jak to będzie wyglądało? Czy to zupełnie przerosło Pana oczekiwania? No tak, to znaczy to jest dla mnie zaskakująca formuła. Brałem udział w paru festiwalach i wiem, że to na tym polega, że jest dużo filmów do obejrzenia. Ale tutaj ładunek jest zbyt może duży jednak. Znaczy zbyt jest niedobre słowo, bo to ja to przeżyję i zniosę, ale jest duży. A ten ładunek emocjonalny będzie dla Pana tym głównym kryterium przy już dyskusji nad werdyktem? Myślę, że pewnie burzliwej będą 40 tak, filmów. Tak mi się wydaje, że to głównie o tym będę myślał, kiedy będę miał coś ocenić. A gdyby Pan miał pokusić się o taką ogólną recenzję tych filmów, one są oczywiście bardzo różne, tak jak Pan mówi, to są dokumenty, fabuły, które mają też filmy amatorskie, ale jaki obraz Pan widzi na ekranie? Mówi Pan, że jest poruszający, że to starość, młodość. Tak. Przyszło mi do głowy, że cieszę się, że żaden z nich, do tej pory przynajmniej, nie trąca struny pod tytułem litość. Nie ma takiej. To nie w tych kategoriach w ogóle się rozgrywają i te opowieści, i historie. Tu nikt o nic nie żebrze. Wręcz przeciwnie, jeżeli już, to z całej siły próbuję udowodnić, że ma potrzebę bycia z innymi ludźmi. To jest kapitalne. Pan właściwie większość czasu spędza na sali kinowej, ale też Pan tutaj jest uczestnikiem festiwalu. Poza tym jest Pan, uczestniczy Pan w innych aktywnościach i jak to Pan ocenia? Jak Pan się tutaj czuje u nas? Dobrze, dziękuję. A proszę mi powiedzieć, jak być może coś miałam, albo czegoś sobie nie przypominam. Czy Pan kiedyś miał okazję zagrać osobę niepełnosprawną? Nie, chyba nie. A gdyby Pan taką rolę, propozycję otrzymał, to zdecydowałby się Pan na to? No to jest część mojego zawodu i wyzwanie jakieś na pewno. Tak bym to potraktował. Leonardo DiCaprio zagrał kapitalną rolę w filmie Co gryzie Gilberta Grepa. Ja jeszcze go nie znałem. To był pierwszy film, kiedy go zobaczyłem w ogóle z nim. Byłem przekonany, że to jest chłopak, który cierpi na tę chorobę. Okazało się, że jest znakomitym aktorem. Myślę, że
To, tak jak mówię, to byłoby wyzwanie. Mhm. Jeszcze chciałam Pana zapytać, ponieważ Pan uczy studentów i gdyby student albo świeżo upieczony absolwent przyszedł do Pana po poradę zawodową, żeby Pan mu poradził, jak osobę niepełnosprawną zagrać, jak ten warsztat zbudować, myśli Pan, Myślę, że tak, bo to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy gramy bandytę, czy gramy lekarza, czy człowieka, który ma jakąś niepełnosprawność. To jest kwestia wyobraźni i zgłębienia tematu, to tylko tyle mógłbym mu radzić. Oczywiście potem moglibyśmy się wdać w szczegóły, ale przede wszystkim wyobraźnia i potem takie intensywne studia nad takim czy innym. Ale chyba też wrażliwość jakaś, tak myślę. No, ja zakładam, że wszyscy moi studenci są wrażliwymi ludźmi, utalentowanymi, więc tu jakby to wiadomo. Chciałabym jeszcze, żeby Pan pozdrowił naszych gości. Prosimy o to wszystkich serdecznie. Powiedział parę kilka ciepłych słów. Proszę Państwa, festiwal Integracja Ty i Ja, jak już Państwo słyszeli, to jest festiwal, w którym jest strasznie dużo emocji. Ale to nie znaczy, że to źle. To dobrze, bo ma coś w człowieku zmienić i zmienia. Dziękuję.